Październik już od wielu lat uznawany jest na całym świecie za miesiąc świadomości raka piersi. To profilaktyka, diagnostyka oraz nowoczesne leczenie nowotworów piersi. Dziś gościem Radia 5 jest Agata Tynecka, certyfikowany ultrasonografista Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, mówi się, że profilaktyki nigdy dosyć, no ale czy jest skuteczna? Czy różowy październik rzeczywiście przemawia do wyobraźni kobiet, Polek, mieszkanek regionu, czy ruszają do lekarza sprawdzić swoje piersi? Tak. Muszę powiedzieć, że jesteśmy pod wrażeniem już kolejny rok, ponieważ tutaj z zespołem lekarzy z gabinetów USG bierzemy udział w akcji profilaktycznej Różowa Wstążka. Kolejny raz, już pewnie trzeci albo czwarty. Jest to akcja organizowana z Fundacją Amazonki, które mieszczą się przy Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Jest to taki program, który ma na celu informowanie pacjentek o tym, że ta profilaktyka faktycznie ma znaczenie i ułatwienie dostępu do tych badań, ponieważ tutaj pacjentki mogą takie badanie USG uzyskać w naszych gabinetach i jednocześnie tutaj drobny upominek też fundacja dla pacjentek przygotowała. Szczerze mówiąc, co roku mamy ogromne zainteresowanie i miejsca rozchodzą się praktycznie jak ciepłe bułeczki, więc bardzo nas to cieszy, że panie na pewno chcą się badać w różnym wieku. No i udaje nam się często tutaj zapobiec nieprzyjemnym sytuacjom związanym z rozwojem zmian patologicznych w piersiach u pań. Pani doktor, jaki był październik u pani pacjentek? No większość na szczęście badań okazała się typowymi badaniami profilaktycznymi, podczas których nie znaleźliśmy zmian niepokojących. Aczkolwiek kilka badań było takich, w trakcie których znaleźliśmy zmiany podejrzane i pacjentki zostały poddane dalszej diagnostyce, którą jest zazwyczaj biopsja. I tutaj mogę podać przykład jednej z pacjentek młodych, 20-kilkuletnia pani, zgłosiła się do nas na akcję profilaktyczną, ale wyczuwała sobie zmianę w jednej piersi. Okazało się, że nic tam w trakcie badania USG nie znaleźliśmy, natomiast w drugiej piersi, powiem bezobjawowej, zaniepokoił nas pewien obszar, który poddaliśmy biopsji. Okazało się, że jest to zmiana podejrzana, wymagająca dalszej diagnostyki i teraz już na taką ścieżkę szybką onkologiczną pani trafiła, także wszystkie działania zostały podjęte, które mają na celu tutaj dalsze leczenie i profilaktykę u tej pani. Wcześniej wykryty rak piersi może być skutecznie leczony. Mamy na to mnóstwo przykładów. Jednak program badań przesiewowych finansowanych przez NFZ opartych na badaniach mammograficznych jest adresowany do kobiet w wieku 50-69 lat. No i pojawia się automatycznie pytanie, istotne pytanie, co z młodszymi kobietami, które również chcą zadbać o swoje zdrowie? No tak, program profilaktyczny jest adresowany do pań, u których ryzyko jest jakby najwyższe. Natomiast zalecenia ogólnoświatowych organizacji są takie, żeby oczywiście samo badanie wykonywały panie już regularnie miesiączkujące raz w miesiącu. Najlepiej, żeby to był pierwszy dzień po miesiączce u pań, które już nie miesiączkują, po prostu stały dzień raz w miesiącu. No i samo badanie jest bardzo istotne, bo zdarza się, że pacjentki przychodzą do nas zaniepokojone jakąś tam zmianą w strukturze piersi. Najczęściej są to zmiany łagodne i takie zmiany w piersiach to są torbiele i włókniaki. Także najczęściej rozwiewamy jakieś wątpliwości i bardzo nas to cieszy. Natomiast zdarza się też tak, że znajdujemy zmiany, które wymagają dalszej diagnostyki. Kolejna sprawa to jest badanie USG. Badanie USG przez światowe organizacje jest zalecane u kobiet regularnie miesiączkujących, u po prostu dorosłych, dojrzałych kobiet raz na rok. Takie są generalnie zalecenia. I możemy to wykonywać bez jakichś obaw o skutki uboczne, ponieważ badanie ultrasonograficzne nie wiąże się tutaj z narażeniem na żadne promieniowanie. Jest to badanie bezbolesne, łatwe do przeprowadzenia przez diagnostę, nie trzeba się do niego jakoś specjalnie przygotowywać. I tutaj też myślę, że ważna uwaga, panie, które są w ciąży i panie karmiące piersią też jak najbardziej mogą takie badanie mieć wykonane, także nie ma tutaj przeciwwskazań.
Jeśli pacjentka jest młodsza, nawet niemiesiączkująca, a też zauważy w piersiach coś niepokojącego, jakieś zmiany, które budzą niepokój, oczywiście też zapraszamy i jesteśmy w stanie takie piersi obejrzeć. Tutaj mowa o mamach, które obserwują swoje kilkunastoletnie córki, bo w takim wieku no niestety, ale też różne zmiany można zauważyć. Tak, tak. Także też zapraszamy i też mamy takie pacjentki. Jeśli pojawia się jakikolwiek cień niepokoju, to tak jak mówię, jest to badanie proste, bezbolesne i dość szybko mamy weryfikację i wiemy, co dalej. Czy zmiana wymaga diagnostyki, czy rozwiewamy wątpliwości i widzimy się dopiero na badaniu profilaktycznym za jakiś czas. Pani doktor, czy któraś grupa społeczna, zawodowa, może jeżeli chodzi o genetykę również tematy, jakieś uwarunkowania predestynują do wzmożonej uwagi właśnie w temacie badań profilaktycznych? Tak, generalnie zwiększone ryzyko obserwuje się ze względu na stan hormonalny. Także tutaj na pewno ma wiek pierwsza miesiączka, im wcześniej, tym to ryzyko jest większe. Czas menopauzy, im później wystąpiła menopauza, też tutaj zwiększa się ryzyko zachorowania. Pacjentki, które stosują hormonoterapię zastępczą, antykoncepcję, tutaj też większą uwagę powinny zwrócić w stronę piersi i obserwować się. No i oczywiście zachorowania, wywiad rodzinny, tak? Zachorowania w rodzinie, zwłaszcza u kobiet, zwłaszcza ze strony mamy, to też powinniśmy na to zwrócić uwagę i u pacjentek, gdzie jest taki wywiad rodzinny, też przeprowadzać te badania regularnie. Pani doktor, o piersiach pamiętać należy przez cały rok, nie tylko w październiku. 3, może 4 takie już podsumowujące naszą audycję wskazówki. Samokontrola na pewno. Co jeszcze? Samokontrola, badanie USG raz w roku. Oczywiście tutaj o mammografii dużo wiemy więcej, ponieważ jest nagłaśniana przez ten program narodowy profilaktyczny. Natomiast tutaj chciałam zwrócić uwagę, że mammografia i USG to nie są badania zamienne, to są badania uzupełniające się, podczas których możemy troszkę inne aspekty zweryfikować odnośnie budowy piersi i tych zmian, które w nich występują. Także są to badania, które się wzajemnie uzupełniają i mammografia nie zwalnia z USG i odwrotnie, a także podczas takiego pierwszorazowego badania USG możemy zweryfikować budowę piersi. Jeśli piersi mają gęstą budowę gruczołową, no to zalecamy takim pacjentkom, zwłaszcza tutaj badania ultrasonograficzne. Nawet jeśli jest już wiek, który predysponuje do wykonywania mammografii, to u takich pacjentek badanie USG jest cenne i uzupełnia nam tą diagnostykę. Pani doktor, podobno panowie bardzo często znajdują w piersiach swoich partnerek zmiany, a nie same panie. Jest to prawda? Tak, tak, tak. Tutaj też pacjentki zgłaszają, że faktycznie panowie badają i skutecznie badają. Także oczywiście trzeba zachęcać swoich partnerów do pomocy. Przyjemny, spożyteczny, mówiąc krótko. Tak, oczywiście. No a tutaj może warto też wspomnieć o akcji Movember, czyli w akcji listopadowej profilaktyki raka jądra. Także tutaj też u panów trzeba zwrócić uwagę na badania profilaktyczne i zapraszamy do diagnostyki ewentualnej. Swoje auto badamy raz na rok, a siebie bywa, że raz na kilka. No właśnie, 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 bo tutaj przegląd samochodu jest wymagany i bez niego ciężko dalej korzystać ze sprzętu, z samochodu, no a o sobie czasem zapominamy, bo jednak jeśli sami nie będziemy o tym pamiętać, to, no to nikt nam nie przypomni, chyba że takie akcje profilaktyczne jak teraz mamy szansę przeprowadzać. A jeszcze zapytam o jedną bardzo ważną sprawę. Doktor Internet. Leczymy się przez internet, szukamy wskazówek, uspokajamy siebie albo wręcz przeciwnie. Właśnie, wydaje mi się, że chyba raczej się chyba nie uspokajamy przez internet. No, jest to oczywiście rzeka wiedzy, ale w żaden sposób nieweryfikowanej, dlatego raczej tutaj odradzamy samodiagnostykę, bo jest to tak duża ilość materiału i tak do końca pacjentki nie wiedzą też, czego szukać, że no można się przestraszyć, można najeść się strachu, można trochę zabrnąć w ślepą uliczkę. Ma pani także takie pacjentki, które rzeczywiście popłynęły w internet? Tak, tak, tak. I myślę, że najadły się przez to strachu niepotrzebnie. Oczywiście nie odradzam tutaj od tego, żeby nie dowiadywać się więcej na temat swojej przypadłości, schorzenia, czy tam swoich predyspozycji do pewnych zmian w piersiach. Natomiast nie uważam, no uważam, że to jest czynnik taki stresogenny u pacjentek. Wizyta to jednak wizyta.
Oko w oko. Tak, tak. Myślę, że obejrzenie zmiany czarno na białym, tak jak widzimy to na ekranie ultrasonografu, i wtedy decyzja, co dalej. Oczywiście później można sobie doczytać w różnych źródłach, ale myślę, że ta pierwsza konsultacja to jednak specjalista, aparat USG. Akurat w przypadku piersi myślę, że to jest najlepszy pomysł. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia 5 była Agata Tynecka, certyfikowany ultrasonografista Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.